Pam, siemano, ziomeczki. Siódmy dzień na papajach i cytrusach. Otóż dzisiaj zakończam, w sensie no od jutra, czyli 8 dnia dołożę trochę owoców. Cały czas kwestia detoksu, jadę z detoksem, okienko żywieniowe. Dzisiaj było tylko półtorej godziny okna żywieniowego, także Maniuś style. Maniuś jedzie w takim stylu często. Także jestem mega z siebie zadowolony. Jakie podsumowanie? To bym powiedział tak, że filtracja bardzo na plus, ale myślę, że to dużo dzięki okienkom żywieniowym. Ale tu wieje na tym tarasie. Układ limfatyczny myślę, że fajnie ruszony przez te cytrusy. Papaje trochę łagodniejsze. Też mają troszkę kalorii. Także nie ma takiego jakby zjazdu energetycznego. Ogólnie jak ktoś jest na owocach i już się trochę oczyści, to nie ma zjazdów energetycznych za bardzo. Odnośnie mocy, siły, bo zdarzyło mi się trochę poruszać, to powiem wam, że w ostatnich dniach, teraz 2-3 dni jakoś, miałem też jakiś dzień braku motywacji. Akurat wtedy też kręciłem 5 dzień, także sorry za średnią energię, ale no miałem taki dzień. Trochę się już odbiłem od dna, lecę w górę. I dzisiaj rano na przykład po tym oknie żywieniowym, że długo nie jadłem, nie miałem trochę mocy z rana, ale się rozruszałem, byłem w oceanie, no i dopiero zjadłem po 14, ale była moc, rozciągnąłem się, jest klasa. Polecam ogólnie na papajach sobie być, no ale to fajnie właśnie w sezonie, jak są owoce, czyli teraz papaje. No i co teraz? Od jutra tak myślę melony z rana, albo pierw sok z cytrusu, trochę z cytryn na przykład, może pomarańcze, zobaczę jakieś cytrusy, później melony i tak może jabłka, żeby też ten układ trawienny troszkę przeczyścić. I taki jeden słodszy posiłek będę robił, właśnie papaja, daktyle, banany, coś takiego. Może jutro zaszaleję i zrobię szejka. Nie będzie to mono posiłek, ale zaszaleję. To myślę, że tyle tak odnośnie. To nie był długi detoks, chciałem tylko się podzielić waszym doświadczeniem. Mam tu ze sobą moc. Pokażę wam z któregoś dnia, nie wiem czy trzeci, czy czwarty. Nie wiem czy to będzie widać. Zobacz Pablo, czy widać to? Coś? Uwaga, zamieszam, dobra? 3, 4, hop. Widać to, jak to płynie? Jest tu trochę syfu takiego. Także no, filtracja na plus, jest trochę tych kwasów, jest tego dziadostwa trochę ze mnie zeszło. Też ogólnie odkąd tak wszedłem na owoce bardziej bez takich mocnych wysiłków fizycznych, to zauważam poprawę skóry, bo jak nerki filtrują, no to wiadomo, nie wychodzi to wszystko tylko przez skórę, tylko te nerki pracują i jest klasa. Także lepsza skóra, chociaż tutaj troszkę od tej wody, w której się tu myjemy, jest kapa z wodą, straszne. I widzę, że to też się odbija na mojej skórze, że no wychodzi. No jest no nie w dobrym stanie ta skóra, takim jakim bym chciał, żeby była. Ale jest dobrze, dlatego też nie codziennie się myłem pod chlorem typowo, w sensie cały prysznic, tylko też na przykład w oceanie. Spędzałem czas i jak spędzałem czas, to już na przykład nie spędzałem dużo w chlorze. W sensie myłem ręce, wiadomo, ale tak to się ogarniałem od chloru. No to takie szybkie podsumowanko. Pozdrawiam serdecznie z Teneryfy, na której trochę wieje, wcześniej grzało. Jutro nagrywam filmik Teneryfa, koszty, co warto zobaczyć. Jak to wszystko tu przebiegło, takie podsumowanie, bo za troszkę wylatujemy stąd, ale jeszcze tu wrócę, bo kierunek La Palma czeka, także zahaczę też o Teneryfę. Elo mordki, troszkę poćwiczyłem, to nawet się lepiej czuję. No. Klasa, trzymajcie się, pozdrawiam.